Gdańsk, ulica Trauguta 29 i Lechia kontra Legia Warszawa, czyli pierwszy półfinałowy mecz Pucharu Polski. To spotkanie będą dla Państwa komentowali Maciej Terlecki i Grzegorz Kalinowski. Doskonale Państwo wiedzą, że tylko dwa spotkania dzielą jedną z tych drużyn od finałowego meczu, który zostanie rozegrany 3 maja w Bydgoszczy. Bliżej półfinałowego spotkania na razie najbliżej jest zespół Podbeskidzia, który osiągnął cenny, sensacyjny bramkowy remis w Poznaniu. To było wczoraj 1-1. Kto będzie bliżej po dzisiejszym spotkaniu? No, nasi eksperci w studiu mają zdania podzielone. Legia w tym sezonie gra w kratkę, Legia zawodzi, Legia momentami także zachwyca. Tak było jesienią ubiegłego roku, kiedy była już skazana na totalną porażkę i odrodziła się w meczu z Lechem. Teraz mamy powtórkę z rozrywki. Pytanie tylko, czy Legii ta sztuka uda się po raz drugi. Natomiast Lechia Gdańsk najlepiej od 55 lat w lidze. Trzecie miejsce, trzecia pozycja, tak jak na zakończenie sezonu 55-56, kiedy to Lechia osiągnęła swój największy sukces. Oto zespół pana Tomasza Kafarskiego, już wiemy, bez Łukasza Surmy, bez swojego kapitana, bez serca zespołu, zawodnika, który decyduje o sile drugiej linii zespołu Lechii Gdańsk. W bramce Małkowski, obrona to Deleu, Bąk, Włóczko i Andruskiewicius. Druga linia Pietrowski, Bajicz i Nowak, Lukianow, Dawidowski i Traore. To trójka ataku w drużynie Tomasza Kafarskiego. Dawidowski dzisiaj dostaje szansę od początku, więc Bywal, co najczęściej grał jako wysunięty napastnik, dzisiaj jest na ławce. A to skład Legii Warszawa. W bramce Wojciech Skawa, a więc trwa loteria z bramkarzami. Po jednym meczu Antolowicza zastąpił ponownie Skawa. Obrona Rzeźniczak, Astis, Czoto i Komorowski. Druga linia, dwaj defensywni pomocnicy, Wrdoliak i Borysiuk. Na skrzydłach Rybus i Manu Radowicz jako ofensywny pomocnik i Michał Hubnik. To miało być wielkie objawienie Legii. Czech, który przyszedł z Sigmy Ołomuniec w ataku na samym jego środku. To spotkanie poprowadzi pan Michał Mularczyk ze Skierniewic. Cała trójka arbitrów to sędziowie z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Oto właśnie trójka arbitrów i obydwa zespoły pod wodzą swoich kapitanów, które witają się z arbitrami, no i ze sobą. Za chwilę panowie Dawidowski i Wrdoliak dokonają losowania. Ważna informacja, nie ma pierwszego kapitana drużyny Lechii Gdańsk, byłego kapitana Legii Warszawa, zarazem Łukasza Surmy. Jest za to stary kapitan Legii jeszcze z poprzedniego sezonu, czyli Dixon Czoto. Tak, to jest, myślę, że to powinno być wzmocnienie. Oczywiście wszystko zależne jest od tego, w jakiej formie jest Dixon Czoto. Na pewno to jest bardzo dobry obrońca jak na Ligę Polską, ale wiemy, że w dzisiejszej piłce nie tylko trzeba mieć umiejętności, ale również przygotowanie fizyczne, a będziemy mądrzejsi oczywiście jak mecz będzie trwał. W tym sezonie Legia zatrzymuje różne swoje passe, rekordy. Wygrał Ruch Chorzów po raz pierwszy od 28 lat przy ulicy Łazienkowskiej. W poprzednim sezonie, poprzedniej wiosny, też zakończyło się parę takich znakomitych pasm dla Legii. Natomiast jesienią po raz pierwszy od 60 lat Polonia w derbach Warszawy wygrała przy Konwiktorskiej z Legią. Kolejny rekord, którego Legia broni, będzie dzisiaj bronić, to niemoc Lechii Gdańsk, która od 1958 roku nie wygrała z Legią na własnym stadionie. Tak, będą emocje. Widzimy, że dzisiaj Legia znowu z Radowiczem i Hubnikiem, jako takich, Radowicz oczywiście jako cofnięty lekko na pasji. Miejmy nadzieję, że jeśli chodzi oczywiście o kibiców Legii i trenerów, że Manu wreszcie pokaże swoje umiejętności, bo tak naprawdę nikt nie może się doczekać tych wielkich umiejętności, na które zapowiadali działacze przed sezonem. Zobaczymy, czy Legia w końcu zagra mecz, w którym nie straci bramki. Dzisiaj jest ten, no, najlepszy kiedyś w polskiej lidze duet stoperów, czyli Dixon Czoto i Iñaki Astis. Czoto był kontuzjowany od meczu jesiennego z Lechem Poznań. Tam zerwał ścięgna Achillesa. Iñaki Astis z kolei był na początku wiosny bez formy. Przy piłce Jakub Rzeźniczak, Borysiuk w ostatnim meczu ligowym miał wolne od trenera Macieja Skorży. Czoto, no, na pewno bardziej sportowa sylwetka niż to było paręnaście
miesięcy temu. Dixon Choto zrzucił sporo kilogramów przy okazji rehabilitacji. W tej chwili rehabilitacja może być tak uciążliwa, że Dixon Choto mógł więcej trenować niż zawodnicy w trakcie sezonu. Rzeźniczak, Legia utrzymuje się przy piłce, ale nie przekracza połowy, a więc to jest takie panowanie nad piłką, ale na pewno nie panowanie nad Legią, która zdaje się na razie to wszystko kontrolować i czeka po prostu na jakiś błąd ze strony warszawiaków. Będą konkretne takie sygnały, na pewno jak mecz będzie trwał. Nowa, który jest cofniętym napastnikiem, ofensywnym pomocnikiem, on będzie dawał sygnał, kiedy do Astiza będzie chciał zaatakować. To jest sygnał, że Dawidowski oczywiście wspólnie z nim będą grali dwoma napastnikami. No i Legii nie udało się wyprowadzić piłki poprzez serię podań. Trzeba było wycofać do bramkarza, trzeba było zagrać do Skaby i ten długą piłką uruchomił kolegów. Teraz walczy Radowicz. Próbuje piłkę przejąć od niego zawodnik Legii. Bardzo dobry powrót Traore, który wspomógł swoich kolegów w defensywie. Doliak wygrał przepięcie na skrzydle. Ale przede wszystkim Włóczko zakończył tę akcję potężnym wykopem. Cały czas taktyka jest jednak, żeby nie atakować za mocno środkowych obrońców. Raczej Dawidowski jest dosyć blisko Nowaka, Baisza i Piotrowskiego. Piotrowski dzisiaj będzie chciał zastąpić Łukasza Surmę na zmianę oczywiście z Baiczem. Zobaczymy, czy uda mu się, ponieważ Surma rzeczywiście jest bardzo ważnym zawodnikiem dla Legii. Długa piłka do Hubnika. Czech miał koło siebie Bąka. Dośrodkowanie zatrzymane. Legia wciąż przy piłce. No i teraz szansa na pierwszą kontrę, na pierwszą szybką akcję ze strony gdańszczan. I tu dał o sobie znać Dixon Choto. Ja myślę, że bardzo uważnie musi grać Choto i Astiz na Dawidowskiego, ponieważ Dawidowski jest typem zawodnika, który lubi, kiedy ma obrońcę na plecach i potrafił kilkakrotnie oszukać obrońców Legii jeszcze w tym niesamowitym meczu, kiedy Legia już prowadziła 2-0 w zeszłym sezonie, a jednak Legia wygrała to spotkanie 3-2. Komentowałeś tam to spotkanie. Na ile zmieniły się te zespoły przez ten rok? No na pewno się zmieniły. No między innymi właśnie jest Mano, jest Hubnik, który przyszedł. Ale myślę, że zespół Legii w tej chwili no, jest w psychicznym dołku i dlatego zresztą wtedy też, bo tylko, że to był taki przejściowy okres, kiedy trener Białas, bo trenera wszyscy czekali właśnie, że trener Skorza miał dojść do tego zespołu. No teraz jest ten moment, że Legia musi coś konkretnego pokazać. Należy podkreślić ogromną, niesamowitą drogę, przygodę Legii Gdańsk, która w sezonie 2001-2002 była jeszcze w A-klasie i rok po roku, szczebel po szczebelku pięła się w górę. W tej chwili jest trzeci z rzędu sezon w Ekstraklasie. Każdy kolejny jest coraz lepszy, coraz bardziej udany. Teraz Legia walczy o europejskie puchary i to ma dwie drogi do gry w Europie. Jedno z nich oglądamy dzisiaj w meczu pucharowym. Legia próbuje dośrodkować piłkę w pole karne. Teraz Radowicz. Wrdoliak. Borysiuk, ale mamy pozycję spaloną. Zobaczymy na powtórce oczywiście, czy był spalony. Na pewno piłka była odbita od obrońcy Legii. To ciekawe to było, ponieważ uderzenie było Borysiuka, ale piłka odbiła się. Ale w momencie, gdy kiedy uderzał Borysiuk na spalonym był na pewno Radowicz, a więc słuszna decyzja arbitra ze Skierniewic. To zmieniło się bardzo, ponieważ ostatnie wyniki Legii doprowadziły do tego, że większość drużyn oczywiście pamięta o tym, że jest to firma, jest to zespół, który walczy dalej o Mistrzostwo Polskie, ale już nie taka silna Legia jak kiedyś. A przed nami no, takie trio grało kiedyś. Wróblewski, Michalski, Jóźwiak. Dwóch z nich związanych nie tylko z Legią, ale i oczywiście z Gdańskiem. Widzimy, że nie wychodzą środkowi obrońcy Legii w strefę środkowych pomocników, a więc inaczej niż w innych zespołach. Hubnik tutaj pojawił się i momentalnie środkowy pomocnik przejmuje wysuniętego napastnika Legii. Teraz mocne podłączenie Dawidowskiego. 6 minut gry za nami, na razie żadnego strzału, na razie badanie się, bardzo uważne badanie. No sądzę, że Legia nie chce stracić bramki. Legia
traciła bramki i to bardzo łatwo w poprzednich meczach. Z kolei Lechia Gdańsk, jej pucharowe sukcesy w ostatnich sezonach oparte były na bezbramkowych remisach na własnym stadionie. Między innymi ćwierćfinał z Jagiellonią. Kiedy komentowaliśmy spotkanie tutaj właśnie w Gdańsku, to też wydawało się, że 0-0 to nie jest najlepszy wynik, ale jednak bramka strzelona na wyjeździe jest to niesamowity atut. I tak Lechia weszła do półfinału. Legia nie tak odważna jak w dwóch ostatnich ligowych meczach, które rozgrywała na własnym stadionie. Nawet nie tak odważna jak w Bełchatowie, gdzie próbowała kontrolować grę. Tu teraz kłopoty legionistów, ale Skaba bardzo rozsądnie asekuruje piłkę, daje jej wyjść na aut bramkowy. Bardzo uważna gra w środkowych obrońców Legii, ponieważ często Rzeźniczak będzie zmuszany do tego, żeby się podłączył do akcji ofensywnej i wtedy środkowi obrońcy bardzo dobrze muszą się przesuwać. A więc jeden zawsze boczny obrońca się musi podłączyć, trzech obrońców pozostaje i musi być dobre przesunięcie. Tym razem Astis wyczuł ten moment, że nadchodzi długie podanie. Zastanawiałeś się, jak będą grali Lukianos i Traore, czy faktycznie tak jak większość ekspertów przewidywała, Lukianos będzie grał na prawej, a Traore na lewej stronie. No i jest ta zmiana. Panowie się zamienili skrzydłami. Pewno będą to robić w czasie meczu wielokrotnie. Oczywiście. No, nawet w przypadku rzutu rożnego, czy tam na początku zawsze jest tak, że grają na konkretnych swoich pozycjach, ale oczywiście po tym, żeby wprowadzić troszeczkę zamieszania, ponieważ obrońcy się przyzwyczajają do konkretnego zawodnika i momentalnie jak Traore przyjdzie na Rzeźniczaka, też to będzie inaczej. Legia przede wszystkim musi wykorzystywać właśnie boczne sektory. No, Manu, jeżeli piłka jest po jednej stronie, to trzeba szybkim podaniem przenieść ciężar gry, żeby Lechia nie mogła się przesunąć. Teraz ruszył samotnie do piłki Hubnik. Trzech zawodników Lechii bardzo szybko znalazło się przy Czechu. Odebrało mu piłkę i Legia tak krok po kroku kolejnymi autami zbliża się do pola karnego. Bardzo długo trwał moment wybijania piłki z autu. Bardzo długo wychodził na pozycję Wrdoliak. Teraz ciekawe zagranie w kierunku Radowicza. Zatrzymane i lechiści mają szansę na kontrę. Lukianos. Ale był taki moment, kiedy podanie nastąpiło od Wrdoliaka, że nie było tego zawodnika w drugie tempo, który wchodził. Ta piłka była wiadomo, musiała być zgrana na 16 metr. Szybko stracili piłkę gracze Lechii. Szeroko teraz zagrana piłka w kierunku Komorowskiego. Myślę, że lepszym rozwiązaniem było, jeżeli Komorowski z pierwszej piłki starałby się dośrodkowywać. Wtedy jest większa szansa dla zawodników wchodzących w pole karne. A tak tutaj będzie bardzo dobrze Astis wyprzedził Dawidowskiego, ponieważ Dawidowski nie zrobił jednego kroku do piłki i to doprowadziło do tego, że rozpędzony Astis mógł sobie pozwolić właśnie, że Dawidowski go sfaulował. No, Dawidowski potrafi przyspieszyć, potrafi się zastawić i tym bardziej brawa dla Astisa, który dobrze znalazł się na boisku. W poprzednich spotkaniach Astis miał z tym kłopoty. Wydawał się być ociężały, nieprzygotowany do sezonu, zupełnie bez prędkości. Nie był to ten sam zawodnik, który imponował formą w poprzednich sezonach. Tak, Legia ogólnie w tej rundzie, w sezonie już 9 spotkań przegranych, pokazuje, że są momenty, kiedy przyzwoicie gra, teraz może Manu zaatakuje. Manu dogonił piłkę, ale czy zdoła ją celnie zagrać? Z tym miał kłopoty. Piłka w kierunku Hubnika. Całkiem nieźle i to lewą nogą. Długa piłka na Dawidowskiego, ale znów Astis odcina Dawidowskiego od podania. Bardzo dobry powrót też Manu, który błyskawicznie znalazł się przy napastniku Lechii Gdańsk. Teraz moment. Nowak szukał do grania, żeby ktoś mu podszedł. Zgrał tą piłkę, nie było zawodnika, a więc swobodne wycofanie piłki i rozegranie przez obrońców. Przy piłce Warszawia Krzysztof Bąk, ale w Legii nie grał. Przyszedł do klubu z nadmorza z Polonii. Bajić. Teraz Lechia zmuszona do ataku pozycyjnego. Zobaczymy, jak to rozwiążą. Traore traci piłkę, ale tu nie mógł wykorzystać swojego atutu. Jest piekielnie szybki, nie miał się gdzie rozpędzić. Tak, tłok, jeśli jest zagęszczenie, tak jak to było w przypadku warszawskiej drużyny, to
trudno jest się przebić. No, każdej drużynie na świecie myślę, że trudno jest się przebić i potrzeba właśnie bardzo długo utrzymywać się przy piłce w obronie i być cierpliwym i czekać na tą jedną, jedyną szansę, żeby stworzyła się luka w obronie. I teraz jest sygnał. Nowak podłączył się do Astiza znowu. Zobaczymy, czy tym razem legioniści wyjdą z akcją bez pośrednictwa Wojciecha Skaby, bez konieczności podawania do bramkarza. No, przeszli połowę. I znów piłka wraca na połowę. Żmudnie, powoli to wszystko trwa i kończy się znowu na Wojciechu Skabie. Myślę, że jeżeli Lechia jest tak ustawiona, to nawet środkowi obrońcy mogą sobie pozwolić, żeby wprowadzić piłkę w ataku. Wtedy automatycznie będzie sytuacja, że któryś z pomocników będzie musiał wyjść do tego środkowego obrońcę. I to jest moment na dobre podanie wewnętrzną część osoby po ziemi. Włóczko dobrze asekurował teraz Czecha Hubnika. Świetny początek napastnika z Czech. Bardzo dobrze pokazał się w meczu z Krakowią. Imponował też grą w meczu przeciwko Ruchowi Chorzów w Pucharze Polski. Był współautorem bramki w Derbach, a potem kontuzja w spotkaniu ze Śląskiem. No i kłopoty. Teraz wariant defensywy. Dwóch napastników. Radowicz przechodzi do ustawienia z Hubnikiem bardzo blisko. Chyba po raz pierwszy w tym spotkaniu piłkarze Lechii Gdańsk tak blisko pola karnego i tak licznie. Kłopot jednak, bo legioniści na razie trzymają szyki. Teraz Traore. Bardzo dobrze zagrana piłka. Zablokowane uderzenie i jeszcze Pietrowski. Ale ratunkowy flis przez Komorowskiego doskonały. Teraz próbuje ratować Rzeźniczak, faulowany i piłka przy legionistach. To była szansa i rzeczywiście tutaj uratował sytuację. Teraz widzimy jeszcze raz faul na Rzeźniczaku, ale Nowakowi zabrakło dosłownie pół sekundy, żeby oddać strzał. A Nowak jest zawodnikiem, który uderza dobrze prawą nogą, jak i lewą. Ale paręnaście sekund wcześniej było to bardzo ciekawe dla Lechii Gdańsk. Traore szedł do środka, odegrał piłkę do tyłu. Mógł ją ktoś skontrować, tam jednak, tak jak powiedziałeś, ratunkowy ślizg Komorowskiego. Proszę, teraz błota Astiza. No to ciekawe, ciekawe, że sędzia nie pozwolił grać Dawidowskiemu. To była dobra szansa, ponieważ był pojedynek między Dawidowskim a Czoto, a wiadomo, że jak napastnik się rozpędza, to jest bardzo groźny, tym bardziej, że był w pobliżu pola karnego. To był faul oczywiście, błąd no Astiza. I to był błąd nie tylko Astiza, ale i arbitra, bo powinien puścić grę, powinien zostawić piłkę przy zawodnikach Lechii Gdańsk. Tym razem już są środkowi obrońcy w polu karnym, więc Bąk, Włóczko, jest Lukianos, a Bajcz będzie może uderzał, może do środkowego. On również pokazał w Górniku zawsze, że ma potężne uderzenie. Próbował uderzać, ale piłka trafiła w pierwszego z brzegu zawodnika, Wariela Borysiuka. Dosyć pewny siebie, że z takiej odległości strzela. Traore świetnie przyjął piłkę. Znów nie może się rozpędzić, znów tło, więc odgrywa. Ciekawa centra, ale zatrzymana przez Nixona. Czoto będzie rzut rożny dla Lechii Gdańsk. Tak, takie wstrzelenie w pole karne. Akurat Czoto jako ten półlewy środkowy obrońca musiał asekurować do środkowania i tym razem był na dobrym miejscu, ponieważ Lukianos również jest technicznym piłkarzem i sporo ma asyst w lidze. No ale to nie była jakaś poważna próba dla obrony warszawskiej Legii. Piłki wrzucane górą między stoperów. To jest problem. To jest kłopot legionistów. Obok bramki sporo jednak brakowało teraz Lukianowcowi, aby trafił do siatki. Takie rzuty rożne są, mogą się udać. To w tym przypadku akurat Lukianos kapitalnie przyjął, odwrócił się i uderzył lewą nogą. Oczywiście niecelnie, ale niewiele brakowało, a mogłaby wyjść niesamowita kontra Legii, ponieważ nieźle zaatakowali piłkarze Lechii Gdańsk. Ale z drugiej strony błąd obrońców Legii. Znów bardzo słaby środek, znów dziura w środku pola karnego. Z tego nie skorzystał Lukianos.
pierwszy taki poważny dzwonek alarmowy dla drużyny Macieja Skorży. Myślę, że mówi się często o bronie Legii. Zawsze, kiedy drużyna traci sporo bramek, to winny jest najpierw bramkarz, potem obrońcy, a tak naprawdę dzisiejsza piłka pokazuje, że obrońcy to jest ta ostatnia tak jakby ściana. No tutaj więcej oczywiście odbiorów musi być przez środkowego napastnika, przez skrzydłowych, przez oczywiście defensywnych pomocników i wtedy obrona też ma lżej. Nowak zaczął tę akcję. Jaka będzie decyzja arbitra? Kolejny rzut rożny. Po pierwsze mieliśmy ciekawą sytuację. Ciekawą najpierw dla Legii, bo ta mogła wyjść z kontrą. Potem dla Lechii, bo zakończoną strzałem Lukianowca. Tak, Nowak lewą nogą. Raz lewą nogą wkręca, drugi raz prawą. Niewielu zawodników jest, nawet na świecie, którzy tak potrafią robić. Ale trzeba minąć pierwszego zawodnika. Tym pierwszym był Komorowski. Raz jeszcze. Tym razem za daleko, za mocno. Jeszcze pogonił Bajić i wywalczył aut. Wciąż utrzymują się z piłką na wysokości 16 piłkarze Lechii Gdańsk. Lechia teraz takie trochę nieporozumienie, jeśli chodzi o ustawienie zawodników ofensywnych w polu karnym, ponieważ zazwyczaj ustawia się przynajmniej jednego zawodnika, który zamyka tę całą akcję, wtedy by było łatwiej, jeżeli nawet jest niecelne dośrodkowanie. Chwila oddechu dla legionistów. 18 minut spotkania za nami. Na razie nie mieliśmy żadnego celnego strzału. Mamy za to, czego się spodziewaliśmy, czyli trochę piłkarskich szachów. I priorytetem dla obydwu zespołów jest nie stracenie gola. Ale umówmy się, remis bezbramkowy 0-0 to byłoby korzystniejsze przed rewanżem w Warszawie dla gospodarzy, dla Lechii Gdańsk. Tak, ostatnio wszystko wskazuje na to i w Pucharze Polskim, i w europejskich pucharów również 0-0 to nie jest najlepszy wynik dla drużyny, która jest gościem. Oczywiście dla Lechii jeszcze będzie jeden atut, oprócz wyniku, którym zakończyłby się mecz, żeby to było 0-0, to pobyt Łukasza Surmy, który jeszcze bardziej wzmocniłby środek pola. Tym razem bardzo dobrze zachował się Borysiuk, zasekurował boczny sektor boiska, widział, że Nowak pokazuje się na wolne pole i Rzeźniczaka nie ma w tej strefie, a więc duże brawa dla defensywnego pomocnika. Z jakichś powodów zabrakło Borysiuka w poprzednim meczu ligowym. Nie znalazł uznania w oczach trenera Macieja Skorży. Tę rywalizację wygrał Janusz Gol. Wygrał, zagrał, no i to wypadło dość blado. Może to było spowodowane tym, że Borysiuk był na kadrze chyba młodzieżowej i troszeczkę był podmęczony. Późno może wrócił i trener Skorży postanowił, że musi odpocząć. Zresztą w Legii jest sporo zawodników i nie tylko Borysiuk musi się wykazać, ale z wielu innych, nawet na ławce rezerwowej, którzy powinni prezentować dobry poziom. No, Bruno Mezenga we Flamengo Rio de Janeiro siedział na ławce rezerwowych, a w Legii najczęściej na trybunach. To pokazuje, jak silna jest Liga Polska. Chociaż raczej z Flamengo żaden polski zespół nie powinien się próbować. Akcja Legii. Czekamy na pierwsze uderzenie legionistów. Lechiści już to zrobili. Teraz szansa na kontrę. Lukianows. Bardzo dobrze. Kombinacyjnie. Traore. Dawidowski czeka. Ustawiony na linii spalonego. No i akcja załamała się. Wystarczyło jedno niedobre podanie. Kafarski krzyczy swojego zawodnika, żeby na siłę nie rozgrywał akcji, kiedy jest duże zagęszczenie, trzeba przenieść ciężar gry na drugą stronę. No teraz było dość gorąco, takie niebezpieczne. To było dla bramkarza Legii Wojciecha Skaby. Na pewno trener Kafarski mówił Dawidowskiemu, Nowakowi, Traore, jakiekolwiek podanie lżejsze to Skaby momentalnie trzeba zaatakować i Skaba nie zawsze dobrze wybija piłkę.
No, czy Skaba, czy Antolowicz, którykolwiek by nie stał w bramce, trzech bramkarzy w tym sezonie przewinęło się przez bramkę Legii, swoisty rekord. Jest jeszcze młody, utalentowany Kuba Szumski i kto wie, czy kibice Legii nie zobaczą jeszcze bramkarza numer 4 w tym sezonie. Dosyć mocny atak do Jaka. Oczywiście to był czysty przypadek, ale nakładką wysił w Bajicza na pewno bolesny. Patrzmy raz jeszcze, powtórka tej sytuacji. Nadepnął na stopy Bajicza. To musiało boleć. Rzeźniczak czeka z wybiciem autu na podniesienie się gracza Lechii Gdańsk. No dość mało ruchu ze strony legionistów. Tak naprawdę tylko w dole, jak pokazuje się do granic, zawsze z autem wybijane są w jego kierunku. No takie trochę alibi. Jesteśmy na boisku, czekamy. To jest kartka. No tak i Wikson Czoto zaczyna swój powrót od żółtej kartki. To zawsze ryzyko jest, kiedy jest tak wyjście agresywne w pionie środkowego obrońcy, któregoś z obrońców, to moment zawahania doprowadza do tego, że można właśnie znaleźć się w takiej sytuacji jak Czoto teraz. Zagranie i teraz Piotrowski bardzo dobrze to zrobił, a więc dobrze ustawił ciało i od razu nie przyjmował go piłkę, pozwolił, żeby piłka szła do przodu. Spóźniony Czoto próbował wybić piłkę, trafił Piotrowskiego, zaliczył żółtą kartkę. No i teraz to nie jest komfortowa sytuacja. Stoper Legii dawno nie grał, ma już żółtą kartkę. Kto wie, czy nie będzie musiał wejść rezerwowy na boisko. Skaba poradził sobie z tym rekoszetem. Szybsze uruchomienie Manu. Nawet troszeczkę spóźnił się z przesunięciem na tą stronę. Borysiuk, dobra piłka, od razu mocno do Chubnika, ale nikogo nie ma, nikt nie podszedł z pomocą Radowiczowi, był tylko Chubnik, był Manu, to za mało, aby piłkę rozegrać, nie było nikogo po lewej stronie. Ustawienie właśnie z wysuniętym na pozycję, kiedy on gra na ścianę, to powoduje, to granie na ścianę, to wtedy skrzydła momentalnie startują, a tego nie ma w Legii. Te skrzydła na pewno są lepsze, mocniejsze, szybsze w Lechii Gdańsk, choć w tym meczu tego Lechia jeszcze nie udowadnia. Teraz Manu powalczył o piłkę. Wywalczył po to, by od razu oddać. Musiał się jej pozbyć. Traore nam się znów przesunął na lewą stronę. Bardzo umiejętnie Rzeźniczak. Traore musi wiedzieć, że to są takie przypadki, kiedy nie można faulować obrońcę i wypychać obrońcę i doprowadzić do tego nawet, że Rzeźniczak albo będzie musiał zagrywać do Skaby, albo wybić na aut. Czoto do Komorowskiego. I przesunęli się. Traore w tej chwili jest lewo skrzydłowy. Znów mam wrażenie, że zawodnicy Legii nie wychodzą na pozycję, że w tym uczestniczą wyłącznie defensywni pomocnicy. Niby wydłużają grę prawidłowo, tylko tak naprawdę zgadzam się z tobą, że nie ma żadnego ruchu do piłki, ani na wolne przestrzenie. To powinno być tak, że jeden, dwóch zawodników idzie do piłki i jest alternatywa w rozegraniu, a skrzydłowi, powiedzmy, pokazują się przynajmniej 10 metrów, 10-15 metrów, startują na wolne przestrzenie, że w razie czego zawsze można zagrać długim podaniem. Tak, z założenia ma być to misternie, krótka piłka, sporo podań, a kończy się no prawie tak jak zwykle, długą piłką, tak aby jej głupio nie stracić blisko bramki. Teraz dobra interwencja Czoto po zagraniu Dawidowskiego. No, miał trochę kłopotów Rybus, utrzymał się jednak przy piłce. Rybus też długo nie grał, też leczył kontuzję. Te kłopoty zaczęły się podczas zimowego zgrupowania. Proszę. Astis znowu. No mówiłem podstawowy, o tym, że podstawowy błąd. Środkowy obrońca nigdy nie może przyjmować w miejscu piłkę. Zawsze to jest przyjęcie z odejściem i wtedy trudno jest napastnikowi zaatakować takiego zawodnika. A tutaj po raz drugi przyjmuje w miejscu, a wtedy jest bardzo trudno. Stracił Astis z tej wiosny swoją szybkość, pewność siebie. Widzieliśmy to w tym zagraniu. Teraz Manu. Bardzo dobrze, Manu. Bardzo dobrze, no ale skończyło się jak zawsze. Tylko dwóch legionistów uczestniczyło w tej akcji aktywnie.
Zobaczymy, jak to będzie w wykonaniu Lechii Gdańsk. Lukianovs. I Dawidowski znów na linii spalonego czeka na jakąś bezpańską piłkę. Przede wszystkim u zawodników Legii brakuje takiej radości z grania. Radowicz stara się, pokazuje się na początkowej fazie meczu, był to Wrdolia. A tak naprawdę boczne sektory są nieaktywne. Hubnik również, jakiś tam nas zaginął, w pierwszych meczach często pojawiał się, zastawiał się, brał na siebie ciężar. Może ta kontuzja doprowadziła do tego, że nie czuje się aż tak mocny fizycznie, ale jeszcze mecz trwa, okaże się później. Po pierwsze, obrońcy nie znali Hubnika, nie orientowali się w klasie tego gracza. Po drugie, koledzy mu bardziej pomagali, miał więcej możliwości do rozegrania piłki, nie był sam, a tu często się zdarza tak, że piłka leci do Hubnika. Niech Hubnik sobie jakoś z tym wszystkim radzi. Lechia Gdańsk awansowała do finału Pucharu Polski po raz pierwszy w roku 1955 i wtedy to spotkała się z Legią Warszawa. Legia wygrała to spotkanie 5-0 i to było pierwsze poważne trofeum wywalczone przez zespół z Warszawy. W tym samym sezonie Legia jeszcze dołożyła Mistrzostwo Polski. Później Lechia zrobiła to, czego pragnęła w 83 roku. Sensacyjny, bo Lechia wtedy rozpoczynała rozgrywki jako zespół trzecioligowy. Puchar, za który nagrodą były mecze ze słynnym Juventusem. W zeszłym roku było blisko powtórzenia, w tym roku również. Ciężko nam oceniać po niespełna pół godzinie spotkania szanse, ale no, są one absolutnie wyrównane. Myślę, że szukał Rzeźniczak faulu. I Dawidowski odważnie, jakby nie oglądał wczorajszych wyczynów Petera Croucha. Tak, Peter był bardzo agresywnie nastawiony od początku. On zrealizował swój plan w 15 minut. Czoto. Manu bardzo łatwo traci piłkę. Dawidowski! Zderza się ze skabą. I co mamy? Rzut rożny. Bardzo dobre podanie. Myślę, że Skaba spodziewał się, że Dawidowski będzie chciał go przelobować, a więc bardzo dobre zachowanie bramkarza Legii. I Dawidowski powinien tutaj czekać, czy był spalony, czy nie. Powinien szybciej przyjąć piłkę i postarać się doprowadzić piłkę do ziemi, ale jest jeszcze rzut rożny. Nowak, mocna, dobra piłka. Skaba walczy między innymi z Dawidowskim, a w piątce w polu bramkowym bramkarz jest nietykalny. Jak podsumujemy tę akcję? No chyba tak, że po raz pierwszy od dawna bramkarz dla Legii coś wygrał. Tak, a to jeszcze możemy ocenić tą sytuację, a więc tutaj też coś jest nie tak, a więc nie tylko bramkarz jest nietykalny w piątce, ale również obrońcy, tak jak i w hokeju. Jeżeli ktoś atakuje bramkarza i mu przeszkadza, to jest nie do pomyślenia. Obrońcy są po to, żeby całkowicie wypchnąć gracza atakującego. Rysiuk, Wrdoliak, Rybus. No i znów zakończyło się to na paru podaniach. Teraz Traore szuka możliwości, aby się rozpędzić. To byłby jego żywioł. Nie udało się Manu. Kolejny szybkobiegacz. Choć na pewno Traore lepiej panuje nad piłką. Więcej bramek na stronę. Ma lepsze finisze po prostu od Portugalczyka. Hubnik. Manu do końcowej linii. No i piłkę od bramki. Tu Portugalczyk po raz kolejny wypuścił sobie futbolówkę za daleko. Później próbował jeszcze łapać sędziego na rzut wolny, na faul. Niesamowita sytuacja z takimi możliwościami szybkościowymi. To jest aż nie do pomyślenia, żeby zawodnik nie potrafił wygrać pojedynku na skrzydle, jeśli jest w takiej sytuacji jak Manu przed chwilą, i szukać faulu bezsensownie.
Andruskiewiczu z autu. Nie podnosi się piłki. Rzeźniczak do Radowicza. Rybus. No i Hubnik. Może to będzie ta akcja, w której w końcu Czech pokaże swoje możliwości. Czy znów zagra z Manu? Piękne ustawienie Wuczko. Duże doświadczenie, ponieważ dwóch zawodników Legii bezpośrednio nie zaatakował Hubnika. I proszę, Traore i Dawidowski. Spalony. Bardzo dobre podanie. Dawidowski akurat nie wyczuł momentu, kiedy mógł wystartować do tej piłki. Myślę, że był spalony. No, nie było. To błędna decyzja arbitra. Powinien tę akcję puścić Dawidowski. Znalazłby się w bardzo dobrej sytuacji. Być może byłby kolejny pojedynek ze Skabą. Ustawienie Lechii Gdańsk również jest ciekawe, ponieważ Radowicz wchodzi jako drugi napastnik, ale środkowi obrońcy nie przychodzą do niego, tylko najczęściej przyjmuje go Bajic jako defensywny pomocnik. Czyli Radowiczowi nie udaje się rozerwać obrony. Manu, znów świetna szybkość i bez wykończenia. Tak, nie ma. To była trudna sytuacja, ponieważ dużą prędkością musiał się wykazać Manu, ale zawodnicy powinni na skrzydle umieć właśnie dobrze dośrodkować nawet w takiej sytuacji. Sebastian Małkowski, no wielu kibiców poznało go jako bramkarza reprezentacji, jako słabego bramkarza reprezentacji, ale prawda jest taka, że w lidze, w Pucharze Polski spisuje się znakomicie. Po prostu ten debiut wyraźnie mu nie wyszedł. To nie był jego dzień. Podobnie zresztą jak i w Kownie całej polskiej reprezentacji, a może nawet powiedzieć więcej, całej polskiej piłki. Miał pecha. Wydawało się, że Bajic wyszedł z piłką, utrzymał się jednak. No i bardzo długo sędzia asystent czekał na decyzję arbitra głównego, czyli jest aut, aut jest Legii. Traore znów szukał podaniem Dawidowskiego, a widzimy, że Skaba bardzo uważnie gra na linii pola karnego. Czeka na takie piłki, przy których może interweniować, wychodzić z bramki. To jest bardzo ważne, żeby zbierać właśnie takie zagrania. Po to defensywny pomocnik jest 10 metrów przed środkowymi obrońcami. Ale Nowak. Również Nowakowi się nie pokazuje. Wszyscy uciekają od piłki. Bajic. Teraz musi uruchomić Krzysztofa Bąka. Ten z kolei do Deleu. Bardzo, bardzo prosta strata i rusza Legia. Zobaczymy, co z tego będzie. Tym razem wygląda to przynajmniej od tego momentu ciekawie, chociaż teraz już Manu musiał się wycofać. Radowicz, Radowicz, strzał obok bramki. No, jak na razie najlepsza akcja Legii. Akcja zakończona wywalczeniem rzutu rożnego. Ale wreszcie się Radowicz zdecydował na uderzenie. Manu tutaj bardzo ładnie poszukał wolnej przestrzeni Radowicza. I w pierwszych minutach Legia starała się cały czas wchodzić w pole karne, a tym razem strzał z dystansu. Jesienią przyzwyczailiśmy się do tego, że Legia zdobywa mnóstwo goli ze stałych fragmentów gry. Teraz jakby zatraciła tę umiejętność, ten rzut rożny kolejnym dowodem na to. Wydawało się, że powinno być lepiej i lepiej, skoro ktoś zdobywa tyle bramek ze stałych fragmentów gry. No, sama nieobecność Tomasza Kiełbowicza chyba tego nie wyjaśnia. Kiełbowicz i Iwański. Powalczył teraz o piłkę Borysiuk, próbował jeszcze Manu, ale Andruskiewicz będzie wybijał futbolówkę z autu. Dosyć duży tłok. Sprowadza się do tego, że zawodnicy niepewnie czują się w przyjęciu i w jakiejś takiej rywalizacji, kiedy mają przeciwnika na plecach. No na pewno Maciej Iwański Legii już nie pomoże w tym sezonie. Może jeszcze Tomasz Kiełbowicz, który nabawił się zimą kontuzji. Być może gotowy będzie na spotkanie z Lechem Poznań. Na pewno jego precyzyjne podania Legii się przydadzą. No był duży kłopot dla Legii na
lewej stronie pomocy. Kontuzjowany Rybus, kontuzjowany Kiełbowicz. No i w ten oto sposób trafił do klubu Felix Ogbuke. Trafił chyba niecelnie, bo w dzisiejszym meczu nie ma go nawet na ławce rezerwowych. Tak, to jest ciekawostka. Wszyscy myśleli, że dzisiaj wyjdzie w pierwszym składzie, a nie ma go nawet na ławce rezerwowych. Może doszło do jakiegoś urazu. A teraz mocne uderzenie Rybusa po wicznego pojedynku z Deleu. No, Rybus się trzyma za twarz. Czy dostał uderzenie w twarz, czy też po prostu boli go jakaś inna część ciała i trzyma się z bólu. Nie, jednak dostał w nos. Pokazuje, że było zagranie łokciem. Spójrzmy, czy w istocie tak było. Tak, to był jakiś taki rewanż. Proszę. O. Akurat złapał się Rybus nie za to miejsce, gdzie uderzony, dostał. Ale wyraźnie było pokazane, że Deleu tak delikatnie dostał łokcie najpierw od Rybusa i za kilka sekund nastąpił rewanż. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę Rybusa, który bardzo dobrze rozpoczął mecz z Ruchem Chorzów, strzelił bramkę. Bardzo ładnie. W trudnej sytuacji w powietrzu zgrywał piłkę Dawidowski. Rybus mógł się podobać w meczu z Ruchem, no ale być może dawał jakieś sygnały trenerowi, bo dość szybko opuścił boisko w drugiej połowie. Na pewno Rybus jest zawodnikiem, który jest potrzebny Legii. Niejednokrotnie pokazał, że ma nawet był potrzebny w pewnym momencie reprezentacji. Franciszek tak. Smuda bardzo w niego wierzył, stawiał na niego. Jest dobrze technicznie przygotowany i przede wszystkim jest niesamowicie wydolnym zawodnikiem, a to jest potrzebny Legii, żeby na skrzydle właśnie więcej rozruszać akcje ofensywne. Rzeźniczak do Skaby, Skaba, dobry wykop, nie spanikował, na środek boiska, a jednak Kubnik przegrywa walkę. Nowak osaczony przez dwóch legionistów, przez Borysiuka i przez Manu. Przypominamy o plebiscycie SMS-owym, która z drużyn grających w dzisiejszym spotkaniu jest popularniejsza. Na razie prowadzi Lechia Gdańsk stosunkiem głosów 55 do 45, oczywiście jest to liczone w procentach. Znów stały fragment gry. Zobaczymy, w jaki sposób Lechia będzie chciała się ustawić. Znów Dawidowski przed Skabą, absorbuje jego uwagę. No i znów żaden z obrońców nie próbuje go wypychać. Bardzo dobrze dograny, piłka. Bardzo dobrze tam się znalazł Żurdoliak i tak na wszelki wypadek jeszcze skoczył do futbolówki bramkarz Legii. No ale chyba tak, dla poprawienia sobie nastroju. Niecelne, celne uderzenie Skaba, w razie czego się rzucił. No tak, do piłki miał bardzo daleko. Do słupka również, gdyby ta piłka poszła w światło bramki, sądzę, że byłby gol. Kubnik. A bardzo groźny ślizg w polu karnym. No, tym razem się opłaciło, tym razem ślizg był dobry, czysty. Ciekawie Lechia jest ustawiony, że często Traore i Lukianus nie cofają się i wiedzą, że nastąpi odbiór i bezpośrednie podanie na trzech zawodników ofensywnych. Wtedy jest duże zagrożenie. No, Skaba bardzo odważnie, może nawet trochę za odważnie poszedł do przodu. Sytuację jednak wyjaśnili obrońcy, a przynajmniej w ofensywie Legii, co może zobaczymy za chwilę, o ile Legia przejmie piłkę. Delikatna zmiana. Rybus przeszedł na prawą stronę, na lewą. Przesunął się Manu. A na razie Legia nie w ataku, lecz w obronie. Traore próbował rozegrać tę piłkę. Jest Włóczko. Stoper zapędził się pod pole karne rywala. Świetny teraz wraca Lechii Gdańsk. Sporo zawodników przy Rybusie i Rybus nie miał szans się przebić.
Legia, tak jak mówiłeś na początku tego spotkania, nie chce stracić bramki, to jest najistotniejsze. Myślę, że trener Skorża powiedział swoim zawodnikom, dzisiaj najważniejsze jest, żeby grać na zero z tyłu. Będziemy mieli swoje sytuacje, będą stałe fragmenty, postaramy się wykorzystać ten moment. No pytanie, czy to jest zachowanie szansy i utrzymanie nie najgorszej, chociaż dalekiej od ideału pozycji wyjściowej, czy tylko odroczenie wyroku przed meczem rewanżowym, który zostanie rozegrany za 2 tygodnie. Tak, do tej pory wszyscy przyzwyczailiśmy się, że na Legii mało kto nawet remisował, a teraz jest inaczej, a więc trzeba walczyć o zwycięstwo na wyjeździe, ponieważ za 2 tygodnie różnie to może być. Sędzia nie przerywa gry. Manu. Zobaczymy, jak mu będzie służyła gra po lewej stronie boiska. Zwolnił akcję. Komorowski do Czoto. Asist do Borysiuka. No i znów chyba mało ruchu, mało pokazywania się na pozycjach. Po szerokości najczęściej zawodnicy Legii grają. Lechia również tak, nie forsuje gra do przodu. I to jest tak, utrzymywanie się przy piłce, jest 4 zawodników Legii z tyłu, jest 1 zawodnik lub 2 Lechii, którzy nie atakują i w pewnym momencie nic się nie pokazuje, a więc następuje długie podanie, kiedy Chubnik nie jest przygotowany do takiego podania. Piłka, ale tam Komorowski asekurował Lukianowca i od własnej bramki będzie wybijał Wojciech Skaba. Podobne spotkanie jak Jagiellonia tu przyjechała do Gdańska, również oczywiście to źle wróży, bo teraz się skończyło to spotkanie. Ale w końcówce było dość ciekawie. Było parę sytuacji, jedni, drudzy, i Frankowski miał sytuację, oczywiście Traore, dwukrotnie bywał. Więc czekamy przede wszystkim, oczywiście chcielibyśmy zobaczyć bramki, ale no myślałem, że powiesz, że czekamy na interesującą dogrywkę w Warszawie, bo będziemy mieli 2 razy po 0-0, a potem prawdziwy mecz rozpocznie się w doliczonym czasie gry. O, niemiłe zderzenie. Panowie sobie już wszystko wyjaśniają, ale jeden z zawodników Lechii Gdańsk cierpi, to Deleu, który podstawił nogę. No, to myślę, ciekawostka. Że powinien dostać żółtą kartkę. No i myślę, że to jest ten największy ból. Tak, często jest tak, że jak zawodnik leży, to nie można mu pokazać kartki, a jest ta nadzieja, ale że jak zawodnicy wiedzą, wstanie, chyba wice leżą, tylko czekają na nosze, ale mimo wszystko i tak dostają później żółtą kartkę, ale no, widzę, sędzia, że nie trzyma kartki sędzia. Nawet nie trzyma się za kieszeń. Popatrzmy. Wyraźnie. No wyraźnie. To powinna być żółta kartka, ale Radowicz dzisiaj mimo wszystko jest aktywny. To jest zawodnik, który ma olbrzymie możliwości i szybkościowe, i techniczne. Oczywiście również uważam, że ta pozycja dla niego też jest zdecydowanie lepsza niż gra na prawym skrzydle, ponieważ na prawym skrzydle nieraz tworzy też się tłok w przesuwaniu i trzeba być bardzo silnym też fizycznie, żeby na skrzydle sobie poradzić, a Radowicz w środku się lepiej czuje, bo ma większą przestrzeń. No ale ma też jedną wadę dla zawodnika grającego na tej pozycji. Nie ma uderzenia z dystansu, a przynajmniej rzadko z niego korzysta. No dośrodkowania też były różne, prawda? W przypadku Radowicza. Ale przynajmniej jest dobry w dribblingu, a to jest istotne na tej pozycji. Zwłaszcza, że Legia gra tak, jak gra w tym sezonie. Gra kombinacyjna wychodzi tak sobie. Nie ma zbyt wielu zawodników, którzy potrafią na szybkości wygrywać pojedynki 1-1. Radowicz należy tutaj do wyjątków, no i stąd jego bardzo mocna pozycja w zespole jest Legii wręcz niezbędna. Minuta doliczona do tej pierwszej połowy. Działo się niewiele. Czy istnieje szansa na to, aby w tych 60 dodatkowych sekundach jeszcze się coś stało? No czasami tak bywa. Tak się stało w Warszawie. W Warszawie, w ostatnim meczu ligowym. Ale bardzo dużo zawodników cofa się i jest za linią piłki. Dużo zawodników jest 7-8 przynajmniej. Wrdoliak, Radowicz. Radowicz gdzieś tam w kierunku Komorowskiego i Manu. Komorowski wystartował z bardzo głębokiej linii. Tak jakby z ostatniego rzędu w Formule 1, a więc miał małe szanse na dobiegnięcie do tej piłki. Ostatnia akcja.
Toto do Skaby. No i ten chyba kopnięciem. Tak jest. Kończy pierwszą część spotkania. Gwizdek arbitra nam to obwieszcza. 0-0. Wynik po pierwszych 45 minutach jak najbardziej sprawiedliwy. Lechia Gdańsk bez bramki. Legia Warszawa również. Sytuacji zbyt wielu nie było. Miejmy nadzieję, że mecz rozkręci się w drugiej połowie. A na razie zapraszamy Państwa na przerwę.